Teraz frytki. Fabryczna 19. Ruszamy. Jeden raz jeden, jeden raz jeden. Dobrze już jest, pani Grażyno? Bardzo dobrze. Dobra. Jak zwykle. Dobra, ustalmy na początek. Ja oczywiście jak zawsze będę tylko i wyłącznie miły dla pani, pani Grażyno. A czy są jakieś tematy, które nie powinniśmy poruszać? Ja jestem wolna, niezależna. Wszystko. No to dobrze. I mi się podoba, że wolna i niezależna. Fabryczna 19, Roman Błaszczak, telewizja Teletobie, oczywiście Radio Plus Gorzów. Witamy, witamy. A dzisiaj ze mną ulubiona moja pani radna Grażyna Wojciechowska. Dzień dobry, pani Grażynko. Muszę to zrobić. Dzień dobry, panie Romaniu. Grażynko, ty moja kochana. Pani Grażyno, cieszę się bardzo, że pani jest. Ja i co? Też. Świat się nie zawalił. A nie, a dlaczego? Nie, mówię o tym, że druga niedziela, gdzie się nie pracowało i słońce wstało. Oczywiście. To dobrze czy źle? Dobrze, że słońce wstaje. Może rozświetli niektóre. Proszę nie obrażać mojej inteligencji. Komórki. Pytam się o tę niedzielę. To dobrze czy źle? Ja nie handlowe. Nie. Ja uważam, że to jest zasadniczy błąd. Tyle lat walczyliśmy o tą demokrację, że wszystko ma być dla ludzi. A teraz niech płacą więcej. Ale co znaczy klient płacą? Nasz pan. Ale to proszę nadal bardzo, a ilu studentów ja by sobie dorobiło? Ja zapomniałem, że to dzisiaj Wojciechowską zaprosiłem. To przecież będzie pierwszy gość, który więcej mówi niż Błaszczak. Pani Grażyno, chodzi mi tylko i wyłącznie o to, czy dobrze, że zamknęliśmy te nie, sklepy, czy źle, nie dobrze. Źle. Bardzo źle. Bo co? Bo źle. Sklepy są dla ludzi. A jeśli się tłumaczy, że ludzie mają odpoczywać i z rodzinami się konsolidować, to proszę bardzo, wreszcie studenci. A do kościoła trzeba pójść w niedzielę, no a nie na zakupy do ale galerii. Ale przepraszam. A z wnuczkiem na spacer tak trzeba pójść. A na piwo do knajpy. Ale to się chodzi. A to pani trzeba. Pani Krysia ma jeden sklep otwarty, to tam pani piwko sobie może kupić. No a nie do supermarketu. To jest ograniczenie swobody obywatelskiej. Ja wychodzę z założenia. Ja nienawidzę zakazów. Nienawidzę. Każdy zakaz dla mnie jest złym, że tak powiem, stanem. Przecież pani byłą tak, nauczycielką. Tak. I gdyby pani nie stosowała zakazów, choćby na lekcjach, to jakby te lekcje wyglądały, ale, pani Grażyno? Ale ci, co próbowali zakazami, nakazami, to im śmietniki na głowę zakładali. No bo nie, bo nie było zakazów. Nieprawda. Bo wolność, bo swoboda. Nieprawda. Uczniom młodzieży trzeba zaimponować, trzeba ich traktować po partnersku, trzeba widzieć u nich samo dobro, a jeśli się pogubią, to w sposób naukowy, nieprzypadkowy, stworzyć takie warunki, jak ja stwarzam i już samopromocja 7 czerwca, czwartek. O tym później. O godzinie 10 w Filharmonii Gorzowskiej. Nie spaliła, nie wyprzedziła Błaszczaka. Właśnie, naukowcy, lekarze będą. To zaraz, bezpieczne wakacje. Niech żyje wolność, wolność i swoboda. No razem. Dobra, słuchajcie. Nie powiem, że pani Grażynko, kolejny sukces, oczywiście pani, ale też trochę nas, bo pomagaliśmy. Tak. Kongres Kobiet. To już który był kongres? 13. Konferencja Jacie. Kobiet. Konferencja. Ponieważ pani jak marszałek. Niech pani opowiada, jak było. Ci wasi ludzie byli i oglądali. No wiem, że było ale jak super było? Super, rewelacja. Proszę, na mediach jest to wszystko, a ja żeby udowodnić, to mam szczególną okazję, o, żeby w tym momencie przekazać
na ręce właśnie pana redaktora. Wstaje Błaszczak, redaktor na baczność. Redaktor Radia Plus. Podziękowanie dla pana i dla właściciela telewizji Teletop. Proszę to wszystko, uprzejmie. Wszystko dla mnie, a czyli ja potem przekażę, nie, gdzie to jest trzeba. Dla to pana. Da, to da. A to... to jest dla liści. Pana. Pani odda. Potem, proszę bardzo. Tak, nie, nie, nie. On ale tak, co? tak prędko to wiesz, w rączkę. Ja uczę, jak się odbiera. Proszę. To podziękowanie wróci po wywiadzie będzie dobra, przekazane. Dobra. Pani Grażyno, Bóg zapłać, dobra kobieto. Wspaniale, dziękuję. Panie redaktorze. Ale sekundę, jeszcze pytanie nie zadano. Zadał pan. Nie, bo tam już był czas na odpowiedź. I teraz Błaszczak ma merytoryczne pytanie. Konferencja dla kobiet. Czyli rozumiem, że pani nas, facetów, dyskryminuje. Nieprawda. No jak nieprawda? Nieprawda. Widział pan, ilu mężczyzn było, a mój apel... A czy pani sobie wyobraża, że ktoś zorganizuje konferencję dla mężczyzn? Ja! A za rok! Tak? Oczywiście. A no dobra. A teraz sobota, która marca, to nie. Nawiązanie w wystąpieniu moim po patronach konferencji było następujące, że wy panowie cudownie potraficie dbać o swoje samochody, o swoje motocykle, ale zaciągnąć was do lekarza? Myślałem, że pani to powie, nie zaciągnąć was do łóżka. Nie ma, panie redaktorze, ma pan 3 córki. Czy jeszcze pan próbuje na tego syna pani strzał Grażyno, złoty? Pani Grażyno, jak ja sobie wyobrażam, ja, jak niech ja bym pan był sobie 20 kilo młodszy, ja i ty. Niech pan sobie nie wyobraża. Ma pan cudowne swoje dziewczyny. No mam, jasne. I tutaj właśnie będzie. Po ale prostu... tak, gdyby pani miała w 3 słowach, dobra, w 7, tak. Bo przecież Wojciechowska w 3 nie potrafi. Tak. W 7 słowach powiedzieć, po co to jest? Jaka idea przyświeca pani organizacji właśnie tej imprezy? Po prostu wypełnić tą pustkę, która funkcjonuje w naszym mieście, jeśli chodzi o organizację tak ciekawych, dużych edukacyjnych. To są edukacyjne konferencje. Tu nie ma nic przypadkowego. I jak przecież było, kiedy mówiłam, że epidemia chorób nowotworowych w Gorzowie jest, to co niektórzy potrafili drwić, proszę, co mamy. A tutaj cały blok medyczny, cały blok niepodległościowy, naukowcy. Blok niepodległościowy? Też było. O co chodzi? Nic no, nie mam. Proszę, no to proszę sobie przeczytać. Był na tej konferencji prawa kobiet, na czym po ile, że przecież Polska była jednym ale z pierwszych tak. krajów, czyli wie pani, że my byliśmy przed Stanami, jeśli chodzi o prawa kobiet? Wiem. A wie pani, którzy byliśmy na świecie, co to właśnie marszałek Piłsudski postanowił, żeby kobiety w Polsce miały prawa wyborcze? No, byliśmy pierwsi w Europie, no, Szwajcaria a nawet. A na świecie? Na świecie też byliśmy w dziesiąte państwo, czołówce. Tuż przed Stanami. Tak, bo no. jak tam kobiety z I co, tej fabryki... I jeszcze trzeba walczyć o prawa kobiet, no pani nie, Grażyno. Nie, no. nie, nie, nie. Dzisiaj nie. to my faceci jesteśmy, jest. Proszę pani, pantoflarze. Jak baju, my sprzątamy, baju, pracujemy, gotujemy, to dlatego baju, my chcemy. Baju, baju, bocą. Nie. 50 lat temu facet proszę. Był facetem. 100 lat temu był mega facetem. 200 lat temu jechał na wojnie i kobieta nie wiedziała, czy on w ogóle przyjedzie tak. żywy. A dzisiaj ja chcę pójść na piwo, a moja się pyta, a o której ty wrócisz? No i słusznie, no. bo w przyszłości trzeba żyć, funkcjonować. Nie, absolutnie nie. Panie redaktorze, odrzućmy skrajności. Tu chodzi o równowagę. Większość kobiet jest bardzo dobrze wykształconymi, ale kiedy sięga się do CV kobieta i mężczyzna, to wybiera się słabsze CV, ale mężczyzny. To ma kto, pani jakieś dane. Kto? Kobiety są fajniejsze. Panie redaktorze. Ja pani powiem, dlaczego kobiety są fajniejsze. Po pierwsze, my nie mamy takiego biustu. Po drugie, ja jak jestem w tramwaju, to zawsze ustępuję. Ja jak dzisiaj rano do pracy tramwajem jechałem, to zawsze kobietom ustępuję miejsca w tramwaju. Te siedzące. A ponadto, wie pani co, bałwan to przecież facet. Inaczej, nie wolno tak. To już stańczyk. Każdy dwór miał swojego stańczyka. Fabryczna 19. I to trzeba właśnie stańczyk. Fabryczna 19. To musiał być osobą Przerwa. Inteligentną. Przerwa. Nie. Tak. Nie.
Raz frytki, proszę. Witamy po przerwie. Grażyna Wojciechowska, Roman Błaszczak, dynamicznie, Fabryczna 19, jakże inaczej. Pani Grażyno, czy ja dobrze pamiętam, że pani kandydowała do Rady Miasta z list PSL-u? Tak. I pani nadal jest w PSL-u? Nie, ja nigdy nie byłam w PSL. A, oni pani poprosili? Nie, oni mnie błagali, oni czekali kupę lat. A co pani zrobiła dla PSL-u? Po prostu bardzo szanuję i lubię pana Janka Świrepę, Maćka Szykułę, ja który słyszałem, był moim kolegą. Ja słyszałem, że oni są, delikatnie mówiąc, na panią wkurzeni. Że z list PSL-u na wiecie, Wojciechowska weszła do Rady Miasta, a teraz nic nie pamięta o PSL-u. Ale chwileczkę, nic nie pomaga. Chwileczkę, a co ma pomagać? No jak co? A kiedy radny z PSL-u wszedł? Ja im udowodniłam, żebym mogła mieć napisane to. To ale ja nie czuję pani potrzeby odwdzięczenia się? Przepraszam, to ja im zrobiłam. Ja im zrobiłam, ja za swoje pani pieniądze. Dobrze, ja po prostu dając, pani wyrażając, zaraz dokończmy zgodę, PSL nie poniósł żadnych kosztów. Ja po prostu, ja ryzykowałam. Okay. Ja ryzykowałam, pani Grażyno, a ja bo mam takie ta wrażenie, partia... I teraz Błaszczak będzie prowokował. Jak pani będzie chciała wyjść ze studia, z pokorem to przyjmę. Trudne pytania będą. Jeszcze jak, nie zadał Błaszczak pytań. Zaraz, Błaszczak teraz mówi. Ale proszę, pani Grażyno, chwileczkę. 16 lat rządu Jędrzejczaka i ja ciągle widziałem Wojciechowską przy Jędrzejczaku. 3,5 roku w rządu Wójcickiego i ja ciągle widzę Wojciechowską przy Wójcickim. Uczę! A czy to jeden nie jest... przyjmuje wiedzę i historię? A czy to nie historię? Jest tak, że Wojciechowska lubi być przy władzy cały czas? Pan chyba żartuje. Ja jestem po to, żeby podpowiadać, żeby nie było błędów, żeby komuś amba nie odbiła. My jesteśmy dla ludzi i jestem przeciwna tym wszystkim partyjnom. A Wójcickiemu już odbiła amba? Każdemu odbija amba, Wójcieckiemu mała. A Jędrzejczakowi bardzo, bardzo duża. Gdyby on słuchał ludzi, to inaczej by było. A słuchał się pan, ale, czy nie? No panie Romanie, jeśli moja cała rodzina, mąż, szwagier, teść pracowali w Ursusie, to czym mówimy, jak jeździliśmy na wczasy, to pan prezydent był taki, nie? Ja się pytam, czy on panią słuchał. Czy on słuchał? Ja wiem, czy słuchał. Gdyby słuchał, to by do dzisiaj był. Jak ja panią kocham. Ja. No nie jest prawda. No jasne, z niewolnika nie ma pracownika. Są inne metody, ażeby pozyskać. Wiedza, młodość, ale to musi jednoznacznie być z kulturą człowieka, a nie ja widzę teraz to, co się dzieje. Ja rozumiem, że młode wilki się nie mogą doczekać i tak skaczą do gardła, skaczą co niektórym, nie? Już się zaczęła ta walka wyborcza. Ale chwileczkę. Za pół roku wybory. No oczywiście, że wybory. A pan myśli, że ludzie są tacy naiwni? Nie. Zawsze, słuchajcie media, popis dla was. O cholera, znowu się przepraszam. No właśnie, jaki przepraszam, popis? Czy nie. To już bo to było. Znowu się źle kojarzy, no. Coś tamtego. Ale, przepraszam, jest układ tego typu, sprawdźmy, proszę bardzo. Kto kandyduje, dlaczego kandyduje, jeśli już był, co zrobił dla miasta, co zrobił dla ludzi ze swojego miasta. Ale ja to robię co tydzień, pani Grażyno. No tak, no. Robi pan. Ale, wszystko na mojej głowie w tym mieście. Ale są nie, bo Teletop też robi. No robi. Tak. No my i Teletop. No, żeście się skumali. Dobra. W dobrym tym kontekście. Dobra, wróć. Teraz no wróć. Masz tak mówi? Pani Grażyno, jak się powiedziało, za pół roku wybory. Tak. No wiemy, że na prezydenta będzie kandydował Wójcicki. Tak. Wiemy, że bardzo chce Pienkowski. Tak. Chyba Marta pójdzie, może Jacek Bachalski wyskoczy. Nie wiem, kto z Platformy. Niech pani mi podpowie, pani wszystko wie.
To jest moja słodka tajemnica. Wie pani już, czy nie? No przecież nie chcę tu głośno mówić. Śmiało, niech pani wali. No cały czas się mówi, że Robert Surowiec. Robert Surowiec. Ale ja nie, przepraszam. Ale ja słyszałem, że nie tylko on. No. Jeszcze tam z platformy Łukasz Marcinkiewicz. Długa kolejka. No chyba. Nie, no niby oni we dwójkę teraz. No chyba nie. I oni teraz rzucają monetę i nie mogą się zdecydować, bo moneta zawsze tak staje teraz. Znaczy jak staje, to dobrze, ale czy moneta? Nie wiem. Dobra, ale nieważne. Nieważne kto, jedna popierdółka i druga popierdółka. Kto wygra wybory, gdyby była taka konfiguracja? Wójcicki Jacek. Wójcicki, nie? Wygra. Pani Grażyno, a ja mam kurna pomysła. A teraz mówię serio, dwa palce w niebie. A po ja co pan, w niebie? No, a może pan tak zrobić? Bo ja w niebo wierzę, w przeciwieństwie w niebo, do pani. Cicho, ja też wierzę. Błaż tak mówi, chcę pytanie zadać. Zanim pan zada pytanie, to ja panu odpowiem w ten sposób. Ja mam świetnego anioła stróża, który czuwa nade mną i nawet w podejmowaniu decyzji. Już? Już. Grażyno Wojciechowską, mogę mówić? Pani Grażyno Wojciechowską. Przepraszam, pani. Tak, pani Grażyno. Ja pani tak lubię, że się czasami spoufalam. Przepraszam. Pani Grażyno. Tak. Mówię teraz serio. Ja kameraman Błaszczak. A ja sobie myślę, że może to jest ten moment, kiedy pani powinna nie z tylnego fotelu sterować tymi ludźmi. A może to jest ten moment, mówię serio, może to jest ten moment, kiedy pani powinna się zdecydować na kandydowanie na prezydenta. Mówię naprawdę poważnie. Panie Romanie, to by wszystko fruwało. I o to chodzi, niech fruwa. Zaraz, ja jestem jest wymagająca pewne. Wobec Jedno siebie. Jest pewne. Ja się nie nadaję. Wojciechowska jest osobą, która ma od lat największy wynik wyborczy, jeśli chodzi o kandydatów do Rady. Ponad 1000 głosów. I ja szanuję ludzi, którzy dają z siebie wszystko, są lojalni i pracowici. Za nimi pójdę w ogień. Ale lewusów, nierobów, którzy pchają się... A czemu pani się... tak postępuje? Wie pani, że pani ja ma... mam taki charakter. Ale ma pani szansę na to... A po co mi? Jak po co? Po to, żeby to miasto poszło do przodu, ale żeby ja było robię, lepiej. Przepraszam, ja nic nie muszę. Ja to robię w swojej działalności codziennej. Proszę bardzo. Ale ja nie muszę, ale robię. A po co mi? Definitywnie? Panie, nie będzie pani kandydować na prezydenta. Panie redaktorze, z moim charakterkiem, z moim ciętym języczkiem. A cóż to... tam pani ma za charakter? Że pani jednego pierdzieli albo drugiego? Albo 50. Nie, a nie. Pamięta to pani? No, ja wszystko pamiętam. To trzeba mieć odwagę wypowiedzieć to, co się czuje, przecież... A żałuje pani jakichś w ogóle wypowiedzianych słów nie. przez siebie? Nie. 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 No dobra. Uczę. Czyli co? Po co pamięta mówię? Pan? Wojciechowska nie kandyduje na prezydenta, ale kandyduje na radną. Tak. Od Wójcickiego. Tak. Z jedynki. No zobaczymy. No nie, no. No z jedynki. No nie, pani Grażyno, nie. Zaraz. Jakby Jacek nie dał Grażynie nie, jedynki, nie, no. To w ogóle niech pani powie, żeby spadał. Słuchajcie, dobrze, że się w tym momencie ugryzłam w język. Ale co? Bo jak gdybym chciała, to ja bym miała kilka jedynek. Bo to ja wybieram, a nie, no jasne. A nie myślę, mnie. Że, myślę, że jeszcze każdy by pani chciał. Tak, no kto zabija kurę, która znosi złote jajka? No. No dobrze, pani Grażyno, miło było jak zawsze. Ale ja to panią, nie, ja to jeszcze nie koniec. To nie no, koniec. Oczywiście Wojciechowska będzie decydować, kiedy jest nie, koniec. Panie no. redaktorze, proszę. Ja uszanowałam państwa, bo razem edukujemy ludzi, wprowadzamy coraz młodszych na konferencje, żeby była edukacja dotycząca zdrowego życia, a przede wszystkim zdrowia. Obiecuję, w pierwszej loży was posadzę, wybiorę, żeby było, że właśnie 14. konferencja będzie poświęcona mężczyznom, ale przy udziale też kobiet. Będzie taki blok medyczny, jakiego jeszcze nie było. Będzie artystyczny. Będzie naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy będzie. Będzie tak jak ten był taki, że tak powiem, inny, tak samo tamten. Ale proszę, ja myślałam, że pan zapyta mnie
mistrzyni tak i uczennica. Wiedziałem, że za tak mało, no. Za mało Przyszła. Było Błaszczak pokazane. Starał, ale my to za mało, nie. To źle, to a, na, a dlaczego nie może być potem? Tu mamy wokalistki, diwy operowe. A dlaczego mistrzyni i uczennica nie może być baletnica ze swoją mistrzynią? Pani i Grażyną, wprowadzać. Ale mówi, ja przepraszam. Że przegięliśmy z czasem. Ale błagam, Roman bo ostatnie, Błaszczak, nie. Apeluję o stypendium 19. dla Marysi Janczewskiej. Było dobrze. Ja apeluję. Fantastycznie. Apeluję. Apelujemy postuje, razem. Kto się chce. 10 uczciwych osób, którzy chcą coś zrobić co dla Gorzowian. Tak. No. Ja po prostu mam już 6 miejsc zarezerwowanych. No i brawo. Grażyna Wojciechowska dzisiaj była ze mną. Ja kończę, a my sobie dalej będziemy rozmawiać, postowie. Bo przecież nigdy nie skończymy. I będzie to była umowa. Dynamiczna, fajna, rewelacyjna, wspierajmy świetna młode rozmowa. Talenty. Do widzenia, wspierajmy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję.